Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Nie milkną komentarze po ostatnim szczycie NATO w Wilnie, który odbywał się w dniach 11 i 12 lipca 2023 roku. Jednym z najciekawszych komentarzy podzielił się premier Węgier Viktor Orban. W radiu Koszut powiedział m.in., że gdyby Amerykanie tego chcieli, to jutro rano zapanowałby pokój. Szanowni Państwo, węgierski polityk jest ceniony za swoją szczerość, za Realny, trzeźwy osąd rzeczywistości, stosunków międzynarodowych i nie inaczej było tym razem. Viktor Orban ocenił przebieg zakończonego niedawno szczytu NATO w Wilnie w charakterystyczny dla siebie sposób. Zdaniem Orbana wszystko wskazuje na to, że wojna będzie się przeciągać, bo jak powiedział, cytuję, chce tego wysoki odsetek ludzi Zachodu koniec cytatu. To wskazanie na to, że trwająca wojna na Ukrainie jest w interesie różnych lobbies, różnych wpływowych osób na tak zwanym kolektywnym zachodzie. Natomiast węgierski polityk twierdzi i to powtórzył zresztą w Radiu Koszut, że dostarczanie Ukrainie coraz większej ilości broni w żaden sposób nie przybliża pokoju, a sytuacja będzie się tylko i wyłącznie zaostrzać. Co więcej, zdaniem Wiktora Orbana, szybkie przyjęcie, w ogóle przyjęcie Ukrainy do NATO oznaczałoby natychmiastową wojnę światową. To są słowa węgierskiego premiera. I dlatego, zdaniem Orbana, należy jak najszybciej, jak to określił, oczyścić żądania Ukrainy względem jej członkostwa w NATO. Tutaj węgry, węgierski premier stoi twardo na stanowisku, że jakiekolwiek przyspieszanie akcesji Ukrainy do NATO miałoby katastrofalny skutek, no nie tylko w kontekście potencjalnej trzeciej wojny światowej, ale także jeśli chodzi o spoistość NATO. No trudno tutaj spodziewać się, aby Budapeszt. Wyraził swoją zgodę na akcesję Ukrainy do sojuszu no, w dającej się przewidzieć perspektywie. Ponadto, Viktor Orban stwierdził, że rozumie, że kiedy Ukraina walczy o przetrwanie swojego, swojego narodu, to świat zewnętrzny jej nie interesuje. Niemniej jednak, niemniej jednak uważa, że styl komunikacji i prezydenta. Załęskiego i w ogóle establishmentu ukraińskiego jest, jak to określił, nietypowy. nietypowy. I tutaj będzie cytat z Wiktora Orbana. Jeśli masz kłopoty i prosisz o pomoc, zachowuj się właściwie. Koniec cytatu. Wiktor Orban dodał przy tym, że cytuję, Ukraińcy są agresywni, wymagający. Koniec cytatu to... Nic nowego, ponieważ tak jak zresztą w poprzednim odcinku podcastu już wspominałem, Ben Wallace, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, wskazywał właśnie na tę roszczeniowość ukraińców ukraińskich elit, zresztą miał im powiedzieć zdaniem Daily Mail, że Wielka Brytania to nie jest Amazon, to nie jest sklep internetowy, w którym można po prostu sobie tylko zamawiać i tak naprawdę traktować drugą stronę jako można powiedzieć takiego tylko i wyłącznie dostarczyciela darmowego uzbrojenia nie wykazywać żadnych oznak wdzięczności, podziękowania itd., tak co zresztą jest głośne nie tylko już w brytyjskich mediach. Tę roszczeniową postawę Ukraińców podkreślał także chociażby Washington Post. Tutaj warto zauważyć, że węgierski premier nie jest właśnie odosobniony w swoich, w swoich ocenach. Także zachodnie media pod, podkreślały, że podczas jednej z uroczystych kolacji, podczas ostatniego szczytu NATO, część przywódców miała sugerować prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, by ten, cytuję, ochłonął. Ochłoną. No cóż, według Wiktora Orbana Ukraina już dawno straciła suwerenność. To bardzo mocne, to bardzo mocne słowa. Natomiast dalszy ciąg wojny, zdaniem węgierskiego polityka, ma już nie zależeć od Ukrainy, ale wyłącznie od Stanów Zjednoczonych. I tutaj tytułowy cytat, szanowni państwo, bardzo ważne. Zdanie to jest cytat z Wiktora Orbana. Gdyby Amerykanie tego chcieli, jutro rano zapanowałby pokój. Koniec cytatu. No, szanowni państwo, tutaj Wiktor Orban narzekał przy tym, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwie Stany Zjednoczone nie chciały na szczycie NATO w Wilnie zakończyć tej wojny. Viktor Orban poruszył tutaj temat no, głośny i komentowany zresztą w wielu zachodnich mediach odnośnie do rozpoczęcia rokowań rozejmowych, a potem rokowań pokojowych. Pojawiały się takie głosy jeszcze chociażby w marcu, kwietniu 2022 roku, że była wtedy możliwa, realna. Taka perspektywa szybkiego zakończenia tego konfliktu, ale w interesie różnych zachodnich lobbystów było przeciąganie tej, tej wojny. Wielu komentatorów wskazywało na to, że nie tylko przemysł zbrojeniowy ma tutaj swoje głębokie interesy, ale także dotyczy to chociażby energetyki i całego sektora energetycznego. Wiemy doskonale, że Amerykanie są jednym z beneficjentów tej wojny, a właściwie zerwania zależności, części takich powiedzich dzielibyśmy powiązań energetycznych między Europą Zachodnią a Federacją Rosyjską. No i także oczywiście wielka polityka także geopolityka Stany Zjednoczone osiągnęły tą wojną no, można powiedzieć znaczne osłabienie więzi jakie dotąd łączyły Niemcy i Rosję. Także w, w tym kontekście również Viktor Orban wskazuje na to, że w interesie Stanów Zjednoczonych, w interesie różnych lobbystów właśnie w, w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach było przeciąganie i jest nadal przeciąganie tej wojny. To mocne, wyraźne słowa. Gdyby Amerykanie tego chcieli, jutro rano zapanowałby pokój. Tak uważa Viktor, Viktor Orban. I ja myślę, że ma wiele, wiele w tym racji. Rzeczywiście, gdyby Stany Zjednoczone, gdyby elity waszyngtońskie tego pokoju chciały, to doszłoby do porozumienia na osi Waszyngton-Moskwa, czy Waszyngton-Moskwa-Kijów i przynajmniej rozejm byłby, byłby bardzo szybko wynegocjowany. Premier Viktor Orban komentował także działania Komisji Europejskiej w zakresie tzw. relokacji migrantów. To także część istotna tego, tego wywiadu dla Radia Koszut. Przypomnę tylko, że Komisja Europejska żąda tak zwanego solidarnego podziału kosztów utrzymania pobytu migrantów w państwach członkowskich, przyjęcia przez poszczególne państwa jakiejś części z nich, no a w przypadku odmowy kar finansowych. No, zdaniem Wiktora Orbana, tak naprawdę. Terytorium, na terytorium Unii Europejskiej powinni wjeżdżać tylko ci, dla których procedury azylowe zostały zakończone. To też warta, warte podkreślenia. Tutaj Wiktor Orban wskazywał, że warto na, naśladować węgierski model, gdzie praktycznie no, na Węgrzech nie ma, nie ma migrantów, dlatego ci, ci którzy, których dlatego te państwa, które zostały zalane migrantami, mają zdaniem Wiktora Orbana patrzeć na Węgry z zazdrością. Też warto zauważyć, że Węgrzy przyjęli bardzo skuteczny model właśnie radzenia sobie z nielegalnymi migrantami. Węgierski premier dodał przy tym bardzo obrazowe słowa, mówiąc, że Węgrzy obalą rząd w 3 sekundy, jeśli ten będzie realizował zachodnioeuropejską politykę. Migracyjną. Widać tutaj twarde stanowisko Węgier, oparte zresztą na węgierskim doświadczeniu. Orban nie musi tutaj robić żadnego referendum, ma realizuje twardą linię zgodną z węgierską racją stanu, z węgierskim interesem narodowym. Podobnie zresztą jak w kwestii, w kwestii Ukrainy, gdzie Powiedział zresztą bardzo, bardzo wyraźnie podczas szczytu na to, że wojna toczy się w sąsiedztwie Węgier i dziesiątki tysięcy żyjących na zakarpaciu Węgrów są w bezpośrednim niebezpieczeństwie. A co za tym idzie? Warto podejmować te działania, które przyspieszają pokój, a nie te, które odciągają pokój w czasie, a takimi działaniami są zdaniem węgierskiego polityka, na przykład dostarczanie broni i amunicji na, na Ukrainę. Myślę, że warto wiele uczyć się od Wiktora Orbana, od węgierskiego establishmentu, które, który kieruje się zasadą polityki realnej, będąc członkiem NATO i Unii Europejskiej jednocześnie zabiega o dobre, normalne relacje z Rosją. Z Chinami o przyciąganie kapitału jednego i drugiego państwa. Oczywiście nie licząc tych relacji handlowych w ramach Unii Europejskiej i, i, i także NATO. Widać także, że prezentuje bardzo trzeźwe stanowisko, jeśli chodzi o kwestie tzw. polityki migracyjnej, czy właśnie wobec wojny na Ukrainie. Dziękuję Państwu za uwagę.